zebranych na naszej sali. Proszę Państwa, w styczniu są dwa takie dni, kiedy jest bardzo ciepło wszystkim na sercu, pomimo mrozu, pomimo śniegu i takich nieprzyjemnych warunków pogodowych. To Dzień Babci i Dziadka. Nasza szkoła ten dzień obchodzi, te dwa dni obchodzi właśnie dzisiaj. I jest mi bardzo miło powitać Państwa tutaj zebranych na sali. Ja znam już dzieci, znam już, mam nadzieję, że większość rodziców potrafi rozpoznać jako nowy dyrektor tej szkoły, a dzisiaj jest mi bardzo przyjemnie, że poznaję babcie i dziadków. Dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że się będziemy widywać coraz częściej. Droga babciu, drogi dziadku, kochane dzieci. Wprawdzie kalendarzowy taki dzień babci i dziadka 21 w niedzielę się już odbył, nazajutrz był dzień dziadka, ale szkoła dzisiaj organizuje w Sitniku Dzień Babci i Dziadka. Jest to bardzo przyjemna uroczystość i powiem Państwu, że jak jestem na takich spotkaniach, to zawsze się zastanawiam, co ja biednym powiem tym babciom i dziadkom na tym spotkaniu. Po pierwsze, to chcę wyrazić podziękowanie dyrekcji szkoły, że zajęła się tym tematem i że zaprosiła wszystkie babcie i dziadki z naszej miejscowości. Ta uroczystość tak wspaniała, podsumowująca ważność babci i dziadka, jest datowana mniej więcej od 30 lat. I co by tu nie powiedzieć, nie ma chyba innego zaproszenia, jak na spotkanie wołają wnukowie. Jak wnukowie wołają babcie i dziadka na przedstawienie, to nawet babcia, która mówi, że nigdzie się nie pokazuje, to na to przedstawienie przyjdzie. I tak jest właśnie dzisiaj. Dzisiejsze spotkanie będzie też okazją raz z dumy nad tymi pociechami, nad tymi dzieciaczkami, patrząc na ich występy, a z drugiej strony wam się należy. Należy wam się podziękowanie za to, że jesteście, za to, że jednoczycie całe rodziny. Życzę wam przede wszystkim zdrowia. Życzę wam, żebyście byli doceniani. Życzę wam, żebyście zawsze na takie wyzwanie, jak dzieci wołają, byli gotowi. Myślę, że będziemy wspólnie oklaskiwać dzisiejsze występy tych wnuków, bo nie ma nic bardziej przyjemnego, jak właśnie wnukowie prezentują się przed swoimi babciami, przed dziadkami. Kochani, dziś okazja rzadka. Mamy w szkole Dzień Babci oraz Dziadka. Jak wiecie, jest ich razem czworo, co można sprawdzić, gdy się zbiorą. Wciąż mówią wtedy o tych latach, gdy jeszcze dzieckiem był wasz tata, a wasza mama bez swych lalek do łóżka ich nie chciała wcale. A teraz, gdy czas już leci, cieszą się dziećmi swoich dzieci i myślą, widząc ich gromadkę, że miło babciu być i dziadkiem. Więc dziś spróbujcie zapamiętać, czym dla dziadków są i wnuczęta. I piękniej szansy nie przegapcie, kochajcie dziadków swych i babcie. To już przedmieścia gorzki smak, autobus rusza w krótki rejs. Wstawał rok, jak gdyby świat.
Nie ma nic, co by wiecznie trwało, co by czas przewijania pokonało. Wszystko ściśle niemu podlega, bez sprzeciwu wciąż ulega. I choć bardzo chcemy zatrzymać ten czas, on ciągle pokonuje nas. Radość i szczęście szybko ucieka, smutek i strach z odejściem zwleka. Śpisz jak zabity i jesz gładko, i nawet głowa boli się rzadko. Dopiero człeku twój wiek dojrzały odsłania życia urok wspaniały, gdy łyk powietrza z wysiłkiem łapiesz. Ty wiecie w kolanach, na schodach sapiesz, serce jak głupie szybko ci bije, lecz w każdej chwili czujesz, że żyjesz. Więc nie narzekaj z byle powodów, bo masz teraz wszystko, czego za młodu nie doświadczyłeś, ale dożyłeś. Kiedy ktoś zapyta, jak ja się dziś czuję, grzecznie mu odpowiem, że dobrze, dziękuję. To, że mam artryzm, to jeszcze nie wszystko. Astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką. Puls słaby, krew cholesterol bogata, lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata. Bez laseczki chodzić teraz już nie mogę, choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę. W nosy przez bezsenność bardzo się morduję, ale przyjdzie ranek i znów dobrze się czuję. Mam zawroty głowy, pamięć figle płata, lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata. Dobra rada dla tych, którzy się starzeją. Niech zacisną zęby i z życia się śmieją. Niech wstaną rano, części pozbierają. Niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają. Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, to znaczy, że są zdrowi i dobrze się czują. Śpiew ptaków,
Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem urlop. Wielki Baj też czasami musi odpoczywać. Wielki Baju, przepraszam, że przeszkadzam, ale... Żadnego ale! Na urlop wyjeżdżam i wszystko inne może poczekać, aż wrócę. Dzieci przyszły, oczy zapłakane, smutne mają linki, żal mi chłopczyka i tej dziewczynki. Z kłopotami przychodzimy. Złe nowiny przynosimy. Baba jak kartkę z kielnika zburzyła. Na miejscu kartki pensjonat postawiła. Taki z basenem i wielkim ogrodzeniem. A wróżka nie jest czekoladowa, tylko zwyczajna, asfaltowa. Jedne rodzeństwo o pomoc cię prosi. Bez kartki z piernika nie ma Jasia i Małgosi. Pensjonat zamiast kartki z piernika? Uzasadniona jest wasza panika. Zaraz zarazem waszej biedzie. Niech Baba Jaga tutaj przyjedzie. Słucham? Jak to nie może zostawić biznesu? Ma wszystko zostawić i natychmiast się tu zjawić. Oto wielki problem dziewczynki, chłopczyka. Nie ma Baby Jagi i Katki z piernika. A pani do czego? Przecież mnie pan wzywa. Zatem jestem. Baba Jaga? Nie baba i nie Jaga, tylko Jadwiga. Jestem teraz poważną biznesumen. Pracuję w branży turystycznej. Co pani z siebie zrobiła? Jak pani wygląda? Kobieta na moim stanowisku musi odpowiednio się prezentować. Ale w bajce nie ma słowa o pensjonacie, o... W bajce? Kto teraz czyta bajki? Czytanie bajek jest niemodne, trzeba i z duchem czasu. Dzieci mają komputery, telewizje, wszyscy dbają o wygląd. Salony piękności rosną jak grzyby po deszczu. Kto chciałby jeszcze czytać o kosmołówku, odrażającej starej babie Jadze? A poza tym dość miałam ciągłego naprawiania chatki po tych tu chuliganach, jednych złodziejaszkach i... Proszę się nie zapędzać za daleko! To ci czasy nastały i czar jaki śmiga. Zamiast baby Jagi przyszła Jadwiga. Dzieci bajek nie czytają, bajki zatem umierają. Wielki Baju, umiera moja bajka o królewnie Śnieżce. Niemożliwe, widziałem Śnieżkę kilka dni temu. Śnieżce i tym krasnalom głowa się poprzewracało. Domy krasnoludków opustoszał. I opowiadajcie, co zmieniło się w bajkowym lesie, bowiem wieść smutna niesie, że chatka krasnali opustoszała, a razem z chatą znika bajka cała. Ja opustoszała, to pomówienia. A zatem to wszystko zmienia. Wszyscy w niej mieszkacie, jak dawniej. Jakby tu rzec najdokładniej, jeden z nas chatkę zamieszkuje i dobytku bajkowego pilnuje. Jeden krasnoludek? Który? Trzymajcie mnie, bo wychodzę ze skóry. Ja, Grabcio Wielki Baju. No to koniec bajkowego kraju. Po co dalej dzieciaki tak nudzić? One wolą komputery. Dosyć tego. Cóż to za maniery? Własną bajkę porzucacie i żadnych wyrzutów sumienia nie macie? Że nada. A mnie się mówi, co wypada, a co nie wypada. Ktoś kierunko wszystko potrafi. Na każde pytanie odpowie. Zimowy dzień raz z babciami, z dziadkami. I tutaj dzieci przygotowują część artystyczną w ramach podziękowania i wdzięczności naszym babciom i dziadkom.
Dzisiaj jest szczególny dzień, ponieważ mamy wyśmienitych gości. Ja w imieniu rodziców, swoim własnym też chciałabym Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście. Myślę, że nie bez powodu ktoś spowodował, że Dzień Babci i Dziadka jest właśnie w styczniu, w miesiącu najzimniejszym, najmroźniejszym, dlatego że nasze dzieci u babci i u dziadka zawsze znajdą ciepło, zawsze znajdą coś złośliwego, znajdą pocieszenie, schronienie przed rodzicami, jeżeli coś narozrabiają. Dlatego też tutaj chciałabym Wam podziękować za to, że jesteście, za to, za wszelką pomoc nam, rodzicom, słodsze, milsze i weselsze. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że jesteście. Żyjcie nam jak najdłużej. Bardzo się cieszę, że to spotkanie odbywa się dzisiaj w Siedniku, przy gronie tak licznym babć i dziadków. To świadczy o tym, jak miła atmosfera sprowadziła wszystkich do Klubu Kultury w Siedniku, że możemy się razem spotkać, pocieszyć naszymi pociechami, porozmawiać, dać wyraz wzajemnej życzliwości. Życzę jak najbardziej wszystkim babciom i dziadkom jak najwięcej, dużo dobrego zdrowia, uśmiechu, jak najmniej trosk, a dla dzieci jak najwięcej radości obopólnej z tego, że macie babcie, że macie do kogo się przytulić, wypłakać, pocieszyć, posłuchać dobrej rady, bo na pewno nikt inny jak rodzice i babci i dziadkowie Wam takiej życzliwości życzą i całe serca dają Wam do Waszej dyspozycji. Jak dobrze jest!